Kochani, podobają się Wam takie podwyższone grządki? Wyglądają naprawdę pięknie, jednak zamiast być źródłem przyjemności, są po prostu źródłem frustracji. Dlaczego? Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Jakich błędów unikać w stawianiu grządek wzniesionych? W naszym ogrodzie też są podwyższone grządki. One przynajmniej mają prawidłową wysokość, ale przy ich tworzeniu, zakładaniu popełniliśmy mnóstwo błędów, których teraz byśmy nie zrobili i zapewne będziemy robić tutaj jesienią rewolucję. Jakie więc są typowe błędy, które możemy popełnić, których powinniśmy unikać, żeby grządki były wzniesione czy podniesione grządki, żeby nas cieszyły, a nie żeby były dla nas zmorą. Przede wszystkim to jest rozmiar tych grządek. Jeżeli teraz spojrzycie na tę grządkę, to ona ma rozmiar 3 metry na 1,5. I to 1,5 metra to jest o wiele za szeroko, bo jeżeli mam do wykonania jakąś pracę tutaj, to wymaga to naprawdę, na przykład podwiązanie tych ogórków, to wymaga to jakiejś akrobacji, żeby można było coś zrobić w tym rzędzie środkowym. Idealna szerokość grządki to jest metr, maksymalnie 1,20 m. Długość. Niektóre grządki potrafią mieć nawet długość 5 metrów. I teraz wyobraźcie sobie, że na przykład z tamtej strony przeszłam na tę stronę i zapomniałam na przykład sekatora. I teraz muszę zrobić znowu takie okrążenie długiej 5-metrowej grządki i to nie jest optymalne, to jest z czasem po prostu irytujące. Myśląc o tym, jaka ta grządka ma być, jaka szeroka, jaka długa i na jaką wysokość, powinniśmy przede wszystkim pomyśleć o tym, kto będzie przy tych grządkach pracował. Może jakaś starsza osoba, może my jesteśmy starszymi już ludźmi, czy na przykład cierpimy na jakieś bóle, albo chcemy dzieci zaangażować również do pracy przy grządkach. To wszystko ma znaczenie, jeżeli chodzi o ich rozmiar. Drugi błąd to jest wysokość tych grządek. I nieraz widzimy na przykład takie piękne zdjęcia reklamowe, gdzie grządka ma 1 metr wysokości albo 1,20 m nawet. I kochani, taka grządka na pewno się nie sprawdzi, ponieważ również w niej działa prawo grawitacji. To znaczy, jeżeli podlewamy taką wysoką grządkę, to po prostu woda zawsze spływa w dół i dosyć gruba warstwa górna tej ziemi jest po prostu nieustająco wysuszona. Dlatego też te grządki nie powinny być tak wysokie. Poza tym, ile materiału musimy tam włożyć, prawda? Ziemi trzeba by po prostu przywieźć koparkami. Jakimś rozwiązaniem jest to, żeby po prostu zrobić taką grządkę na nóżkach, na jakimś stelażu. Wtedy zwłaszcza osoby starsze, nawet osoby na wózku, mogą spokojnie pracować przy takich grządkach i czerpać z nich korzyści. Trzeci błąd, czy jakaś trzecia niedogodność przy takich podwyższonych grządkach, to są ślimaki. I teraz tutaj, w tych miejscach, gdzie łączy się deska z glebą, tutaj właśnie w tych zagłębieniach bytuje mnóstwo ślimaków i one również tam składają jaja. I możemy próbować oczywiście je wszystkie wyłapać, ale to graniczy z cudem. Dlatego my postanowiliśmy, pomimo tego, że to ładnie wygląda, że będziemy na przyszły rok demontować te deski właśnie z powodu ślimaków. Czwarty błąd, który możemy popełnić, to jest wybór nieodpowiedniego materiału.
I słyszałam też często takie opinie, że bardzo dobrze na przykład nadają się na podwyższone grządki stare podkłady kolejowe. Nie róbcie tego, bo stare podkłady kolejowe pokryte są kreozotem, który to z czasem przenika do gleby i przenika też do naszych roślin i nie jest on dobry ani dla ludzi, ani dla gleby, ani dla roślin. Bardzo dobrym materiałem są deski, tak jak tutaj u nas to jest, czy też i bloczki betonowe, widziałam takie podwyższone grządki. Cegły to mogą być jakieś odrzysku, czy chociażby gałązki, one też pięknie wyglądają, jeżeli właśnie jakaś połać ziemi oddzielona jest po prostu gałązkami. Tak mniej więcej wygląda to jak tutaj na tym naszym płotku. Piąty błąd to jest folia. Folia, którą mogą być grządki wyłożone od środka, taka z takimi dużymi bąbelkami. To jest też siedlisko ślimaków i tego nie róbcie. Ta folia jest zakładana po to, żeby zabezpieczyć drewno przed gniciem z czasem, ale to jest naprawdę bardzo duży błąd. I niektóre osoby też kładą folię pod grządkę, po to, żeby tam nie przedostawały się chwasty. Bardzo dobrze, jeżeli taka grządka ma po prostu kontakt z glebą, bo wtedy nie ogranicza to w żaden sposób naszych roślin. A folia z czasem i tak się rozkłada i po prostu tylko zanieczyszcza nam glebę. Szósty błąd to jest słaba gleba, czyli na przykład ktoś zakłada grządkę podwyższoną. O, grządki przecież mogą być kupione też, prawda? Bo w sklepach możemy kupić gotowe takie grządki do złożenia. No i powiedzmy, ktoś taką grządkę ma lub kupił albo sobie zrobił i teraz kupuje tam glebę ze sklepu i ładuje do tych grządek. Albo na przykład ziemię źródłową, czyli taką, która jest po prostu w ogrodzie. Jeżeli ta gleba jest bogata, zasobna, to jak najbardziej możemy to zrobić. Natomiast bezpiecznie jest po prostu przygotować własną mieszankę, pamiętając o tym, że nawet tak jak tutaj u nas w ogrodzie, na tej działce zrobione są te grządki podwyższone, to każda taka grządka jest po prostu samodzielnym ekosystemem i to jest widoczne, ponieważ cała ta gleba we wszystkich grządkach została zrobiona w taki sam sposób, a mimo to ma ona wszędzie różną konsystencję i różną twardość. Są takie miejsca, gdzie jest bardzo sucho i są takie miejsca, gdzie jest po prostu wilgotno i o tym pamiętajmy. Taka podstawowa mieszanka, to jeżeli ktoś nie ma gleby, to po prostu jest gleba kupna, ale ona powinna być wymieszana z jakimś starym obornikiem. My używamy obornika bydlęcego. Idealna jest gleba z kompostownika, ale na nią trzeba poczekać. Co roku taką ziemię należy odnawiać, wzbogacać i my co roku, ponieważ jej bardzo dużo ubywa w czasie lata, to my każdego roku robimy tutaj grządkę warstwową typu lasagna i dzięki temu te rośliny tak pięknie rosną. Siódmy błąd, który można popełnić, to jest podlewanie, czyli na przykład zakładanie nawadniania kropelkowego do grządki podwyższonej, ponieważ w tych wyższych grządkach zawsze jest sucho. Jest to jakieś rozwiązanie, ale podlewanie kropelkowe dla roślin nie jest dobre, ponieważ rośliny cały czas dostają jakąś porcję wody, w związku z tym nie wykształcają silnego korzenia, nie penetrują gleby w głąb, więc po prostu ich korzenie są płytkie. Niektóre rośliny to lubią oczywiście, ale niektóre nie, na przykład pomidory nie lubią takiego podlewania kropelkowego. Jeżeli teraz mielibyśmy te grządki wysokie bardzo, takie na metr właśnie, piękne, tak, jakieś drewniane, z pięknego pomalowanego drewna, no to będzie nam ciężko na przykład brać konewkę i podlewać te grządki. To wszystko trzeba pomyśleć. Ósmy błąd, który można popełnić, a który my również popełniliśmy, to są przejścia i szerokość przejść między grządkami. Planując podwyższone grządki, pomyślmy o tym, że trzeba będzie może wjechać tutaj taczką, żeby dowieźć materiał. My niestety musimy ten materiał wozić, bo zrobiliśmy tak cienkie, tak wąskie te przejścia między grządkami, że tutaj niczym się nie wiedzie.
I zwłaszcza tamta grządka, odległość między tymi dwoma grządkami, to woła o pomstę do nieba. Tam po prostu nawet nie można uklęknąć wygodnie, żeby popracować w tych grządkach, więc również i to należy przemyśleć. Dziewiąty błąd to jest niewyściółkowanie przejść między grządkami, bo tak, mamy wydzielone grządki, na których wspaniale rosną rośliny, a chodzimy po glebie. Nosimy tę glebę, zwłaszcza kiedy jest mokro, cały czas chodzimy po błocie i wtedy też na tych przejściach rosną chwasty. Jeżeli wyściółkujemy przejścia między grządkami, położymy chociażby słomę, czy zrębki, czy trociny, to wtedy mamy te wszystkie problemy załatwione. Nawet jeżeli jest mokro, jeżeli pada deszcz, to nie macie butów oblepionych błotem, ani też nie ma chwastów lub też pojawiają się bardzo, bardzo rzadko. I my preferujemy właśnie takie naturalne środki do ściółkowania, a nie folię. Niektórzy ściółkują przejścia między grządkami folią. My tego po prostu nie robimy. Dziesiąty błąd to jest brak ściółkowania. Grządki podwyższone zawsze będą bardziej wysychać, aniżeli gleba źródłowa, dlatego powinno się stosować ściółkowanie. I my, jak wiecie, to ściółkowanie stosujemy. Teraz ściółka jest ściągnięta, ponieważ rośliny są małe, a jest bardzo dużo ślimaków. Natomiast kiedy tylko rośliny podrosną, natychmiast powróci tutaj ściółka. Ściółka zapobiega wysychaniu gleby, utrzymuje jej wilgotność, no i też powoduje, że tych chwastów jest o wiele mniej. To, co trzeba też przemyśleć i gdzie można się pomylić, to jest kierunek grządki. To ma znaczenie. Dlatego, że jak wyobrazimy sobie grządkę, w której rosną różnej wysokości rośliny, to wyobraźmy sobie również, jak operuje słońce i że jedne rośliny mogą zacieniać drugie. Z tego też powodu grządka powinna być ustawiona w kierunku północ-południe, bo wtedy zapewniamy jej jak najwięcej słońca. Roślinom zapewniamy jak najwięcej słońca. Kolejny błąd to jest brak przemyślenia kolejności warzyw, czyli jeżeli tak jak je sadzimy, czy w ogóle roślin. Jeżeli teraz na przykład popatrzymy na grządkę, może na tamtą grządkę popatrzymy, w której to grządce od jednego skraju jest kukurydza, czyli rośliny najwyższe, następnie jest fasola tyczna, czyli rośliny też wysokie, ale nie aż takie jak kukurydza, nie aż tak gęste jak kukurydza, a potem dopiero są ogórki, czyli niższe aniżeli te wszystkie, to jest prawidłowe ustawienie, czyli jedna roślina nie zacienia drugiej. Albo tak, jak się to robi na wałach permakulturowych, gdzie w najwyższym miejscu, czyli tutaj na środku, posadzilibyśmy najwyższe rośliny, a po skraju czy na skraju grządek niższe, bo wtedy jest to po prostu ergonomiczne i wtedy możemy łatwiej pracować z tymi roślinami. Tak? Gdybyśmy posadzili z brzegu rośliny wysokie, a w środku niskie, czy gęste, a tam rosnące rzadziej, no to mielibyśmy problem z tym, żeby po prostu dotrzeć do tych roślin, które są w środku. Dobrym rozwiązaniem jest to, co my tutaj stosujemy, czyli właśnie podział takiej grządki na kwadraty, bo wtedy możemy zapanować nad tym wszystkim i to wszystko przemyśleć, planując to, co chcemy posadzić w grządkach. Zwłaszcza kolejny błąd, który mogą popełnić zwłaszcza początkujący ogrodnicy, to jest brak etykiet. Czyli nie wiadomo, co tutaj się posadziło. Albo na przykład wkładam jakieś nasiona do grządki i pamiętam w tym momencie i mówię, a będę pamiętać, co tutaj posadziłam. Na pewno nie będziecie pamiętać. Dlatego ważne jest, żeby wkładać te etykiety, bo rośliny z początku, jak zaczynają tylko kiełkować, to są bardzo do siebie podobne, dopóki nie dostaną liści właściwych i można po prostu albo je pomylić, nie pamiętać, co się już posiało, albo na przykład w ogóle zapomnieć o tym, żeby jakieś rośliny jeszcze posadzić. Więc etykiety są bardzo istotne.
14 błąd, który można popełnić, to jest lokalizacja takiej grządki, bo na przykład mamy gdzieś jakiś składzik, czy jakiś warsztacik, albo na przykład garaż, który może być pełny jakichś chemikaliów i akurat w bliskości tego pomieszczenia stawiamy grządkę. Możemy mieć pewność, że wiatr czy woda te wszystkie środki chemiczne doprowadzi do naszej grządki, czyli musi być zachowana jakaś odległość od tego typu pomieszczeń. No i kolejny, ostatni, 15 błąd, który możemy popełnić, to jest niewykorzystanie grządki wzniesionej jako tunelu. Jeżeli teraz, zobaczcie, mamy już wytyczoną taką przestrzeń, która w jakiś sposób jest otoczona, czy drewnem, czy cegłami, czy jakimiś kamieniami, gałązkami, to aż się prosi, żeby przedłużyć cały ten okres wegetacyjny i założyć folię. Co zyskujemy? Możemy założyć ją wczesną wiosną i wtedy cieszyć się zbiorami wcześniej. Potem, kiedy już jest lato, ściągamy folię, a potem, kiedy przychodzi jesień, znowu ją zakładamy i w ten sposób jeszcze dłużej cieszymy się roślinami, które możemy zbierać z tej grządki. Jest to też idealne rozwiązanie, jeżeli chcemy uprawiać rośliny kapustne, bo możemy po prostu zainstalować fajnie tiul, który ochroni nam te rośliny przed bielinkiem kapustnikiem, a zwłaszcza przed jego gąsienicami. Wiele osób marzy o tym, żeby mieć podniesione grządki, bo to naprawdę ładnie wygląda i wcale nie dziwię się, że jest na to moda. Nas też, kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy ogród permakulturowy, urzekły właśnie te grządki. I Krystian z permakultury Chocianów, którego byliśmy właśnie pierwszy raz w ogrodzie permakulturowym, też mówił, że nie przepada za tymi grządkami, ponieważ stwarzają pewnego rodzaju problemy, ale przyciągają uwagę ludzi i powodują większe zainteresowanie permakulturą. I coś w tym, kochani, jest. Te grządki są naprawdę piękne, wprowadzają bardzo duży taki porządek, uporządkowanie do naszego ogrodu i możemy się cieszyć tymi grządkami i pracą w nich, ale przemyślmy właśnie to, jak one powinny być zbudowane, gdzie umieszczone, bo to, co bardzo często jest przyczyną później wielu frustracji, to jest po prostu brak planowania, brak przemyślenia, jak i gdzie one będą postawione oraz tych wszystkich 15 aspektów, o których powiedziałam. Poświęćcie więc czas na to, żeby to przemyśleć, zaplanować, zorientować się, jak słońce, w jakim kierunku idzie na waszej działce, bo to są wszystko bardzo ważne kwestie. I często właśnie działamy tak ad hoc, po prostu pod presją czasu, że już jest czerwiec, już jest lipiec, coś musimy zrobić, bo już niedługo skończy się sezon i nic nam nie wyrośnie, a potem to poprawimy. Kochani, potem to już nikt nie poprawia, potem jest tylko frustracja, więc planujmy i cieszmy się roślinami w pięknych, podwyższonych grządkach. Kochani, jesteśmy we Wrocławiu w jednym z miejskich ogródków permakulturowych. To jest fajny projekt, ponieważ ktoś, kto nie ma działki, może opiekować się taką jedną grządką, może przychodzić tutaj pracować, korzystać z tych plonów. Zobaczmy, co tutaj w ogóle znajduje się w tym ogródku. Zapraszam na spacer po tym ogrodzie permakulturowym. Żmijowce, podobnie jak u nas na działce. Kwiatki zapomniałam, jak one się nazywają. Rukola. O, też jest źródło wody. Bardzo fajny pomysł. Tutaj rosną ziemniaczki, cała wielka grządka ziemniaczków. A zobaczmy, co jest w tamtej grządce. Tych grządek jest tutaj naprawdę sporo. Nie wiem, czy w waszych miejscowościach są takie ogrody. Truskawki, ale już widać zjedzone. Oczywiście nasz ukochany żywokost. Też tutaj rośnie. Od razu widać tutaj rękę jakiegoś permakulturzysty. Rukola, która już ma kwiaty, pomidory.
A tu jakaś taka jakieś takie sprytne zadaszenie. Tu są ogórki chyba pod tym. Tak, maluteńkie, ale już mają jakieś kwiatki. Wielka, wielka cukinia. Ale widać, że ślimaków jest tutaj mnóstwo, bo rośliny są w znaczącym stopniu pozjadane. Cebula. Myślałam, że to jest prawdziwa żaba. Cebula, tutaj pomidory. Obok pomidorów, tak jak to powinno być, właśnie lubczyk. Pomidory, lubczyk. A tutaj są ziemniaczki razem z cebulką od razu. Pięknie już też kwitną ziemniaki. Właśnie bardzo mi się podobają takie miejsca. Tu jest karmnik dla ptaków. Tam jeszcze pamiętam, jest dom dla murarek. Na pewno już one się dawno zamurowały. Buraczki. Jest tutaj grupa stałych osób, które przychodzą i się zajmują tym ogródkiem, ale każdy może przyjść. Bób już oberwany, a sałata. No, dużo dobrych rzeczy, ale może ludzie mają jakiś opór, żeby z tego korzystać. Tu dynia jak wychodzi z grządki. Lawenda. Lawendy na tej działce naszej nie mamy. Pięknie pachnie. O, tutaj bardzo ładny domek dla murarek. Kiedy byliśmy tu ostatnim razem, to dopiero została im przyniesiona glina. Tak, tutaj są murarki ogrodowe i jest napisane: cześć, jesteśmy pszczołami, nie żądlimy, nie mamy żądła, nie jesteśmy agresywne, zapylamy kwiaty w ogrodzie, to jest nasz dom, prosimy go nie niszczyć. Z racji tego, że miododajnych kuzynek murarek jest z roku na rok coraz mniej, musimy bardzo dbać o wszystkie zapylające owady. Nie wyganiajmy ich z przydomowych ogrodów, a wręcz przeciwnie, stwórzmy ogród przyjazny dla pszczół, zbudujmy dla nich domki i chrońmy je najlepiej, jak umiemy. Z innego spotkania wiemy, że na przykład we Wrocławiu na bardzo wysokich budynkach są ule. Oczywiście dla pszczół, robi się tam takie siedliska dla pszczół, ale jakiś znawca tematu wypowiadał się, że to wcale nie jest taki dobry pomysł, dlatego że tam tak wysoko panują w zasadzie nieprzewidywalne wiatry i to jest miejsce, w którym po prostu pszczoły odczuwają wielki stres. Koniczyna łąkowa. Bardzo ładny kwiat. Tego nie znam, ale prawda, że piękny? Fasolka tutaj też jest oprócz buraczków. Też biedna, tak mocno pogryziona przez ślimaki. Jest tu trochę też ściółki takiej zrębkowej. I jeszcze kolejne grządki. Ojeja, strasznie zdziesiątkowane rośliny przez ślimaki. Mięta, lawenda, ogórecznik, nagietki. Możliwe, że to jest auć ostropest. Akurat w niego wdepłam. Groszek. No, widać, że chyba dawno tutaj nikt nie był. Ale dużo ogórecznika. Brakuje żmijowca.